Kazanie, którym chciałem się dzisiaj z wami dzielić, zatytułowałem może nie do końca standardowo i nie do końca będzie nas nakierowywać na to, ale jego tytuł brzmi Niezapisane jutro. Niezapisane jutro. I tak jak wcześniej już nawiązałem, temat dziękczynienia, święto dziękczynienia, święto, które mówi raczej o bardzo wspaniałych rzeczy, a temat uzależnień mogą mieć bardzo wspólną rzecz. Nie wiem właśnie, czy znacie tą historię. Historię, która, od której w sumie wywodzi się całe święto dziękczynienia, które jest tą taką, można powiedzieć, historyczną nawiązką. I od tamtego momentu wchodzi się to święto dziękczynienia. Czy ktoś z was zna tą historię? Wie, skąd się wywodzi w ogóle święto dziękczynienia? Dlaczego zostało praktykowane? Dlaczego zostało w ogóle wdrożone w praktykę? Szczególnie w Ameryce. Już nie mówię o nas w Polsce. Jeżeli nie znamy, to posłuchajcie. Zaczęło to się, kiedy grupa purytan, kiedy grupa ludzi wierzących postanowiła uwolnić się od jarzma prześladowań, które panowały w Anglii. I ta grupa osób, która mimo wszystko nie chciała tej sytuacji, tak? Nie chciała być prześladowana, chciała być wolna w swoich przekonaniach, postanowiła wypłynąć, początkowo płynąć do Holandii, gdzie wolność słowa i w ogóle ogólna wolność była większa. Ale ta wolność była zbyt duża, gdyż w Holandii, nie wiem czy wiecie do dzisiaj, wolność ta jest bardzo mocno zaznaczona. Jeżeli chcesz nawet pojechać po te narkotyki, o których dzisiaj mówimy, jedź do Holandii. Jedź tam będziesz mógł mieć to nawet do pewnego rodzaju gram dozwolone, bez problemu, kupić. Więc oni z tej Holandii wypłynęli, bo nie chcieli żyć w kraju, gdzie ta wolność jest zbyt duża i poziom zdemoralizowania jest też tak duży. I za pomocą pewnych ludzi, dzięki którym wynajęli statek, który nazywał się Mayflower, nie wiem, czy kojarzymy nazwę Mayflower, na statku Mayflower postanowili popłynąć do Ameryki. I dotarli do tej Ameryki. Dotarli tam do pewnej miejscowości. Plymouth. I skała Plymouth stała się wtedy kolonią Plymouth. I ci ludzie tam postanowili się osiedlić i zacząć nowe życie, zupełnie nowe życie. Jednak pierwszy rok tego życia okazał się straszny. Był straszny nieurodzaj, straszna zima, bardzo chłodna. I dopiero po całym roku zmagań nastał obfity okres plonu. I przez ten czas, kiedy ci ludzie się zmagali, pomagała im grupa, z tego co podaje historia, 91 Indian, która później z nimi świętowała przyjście urodzaju na tę ziemię. I od tego wydarzenia bierze się właśnie pierwociny święta dziękczynienia, gdzie oni dziękowali za to, że się ostali. Dziękowali za to, że o coś, o co walczyli, udało im się. Udało im się to. Udało im się wyzwolić z perspektywy, która do tego momentu była skazana na nic. I dlaczego o tym mówię? Dlaczego podaję historię tych ludzi? Z tego święta dziękczynienia, o którym dzisiaj mówimy. Bo ci ludzie dzisiaj pokazują mi jedną ważną rzecz. Że oni nie patrzą na to, co było wczoraj. Oni nie patrzą na to, co jest dzisiaj, czyli gdzie się znajdują. Ale oni patrzą na to, do czego dążą. Patrzą na to, że jutro wcale nie może się okazać takie, jakie jest dzisiaj. Ale może się okazać zupełnie inne, bo gdyby mieli inne patrzenie na to wszystko, to oni nigdzie by nie płynęli. Oni by nie szukali nowego miejsca, nowej rzeczywistości. Oni by żyli w tym, w czym są. A jednak ci ludzie popłynęli. I wyzwolili się z miejsca, w którym byli. I jak to się ma dzisiaj do tematu narkotyków i uzależnień? Obiecałem wam, że powiem wam, dlaczego dzisiaj coś, co jest tak złe i tak niszczy człowieka, jednak w rękach człowieka jest tak często używane. Używki, alkohol, papierosy, narkotyki. Większa, najczęstsza przyczyna tego, dlaczego sięga się po używki, to, by umilić sobie życie. Dlaczego zaczynasz pić po trochu? Bo po piciu czujesz się lepiej. Dlaczego zaczynasz brać narkotyki? Bo po narkotykach jest fajniej.
Na pewny moment stan twojego życia zmienia się i znajdujesz się w takiej kolonii tych ludzi. Wolny od problemów, wolny od tego, co było wczoraj, wolny od tej całej otoczki, która sprawia, że ci się nie chce. Czujesz się wolny. Napijesz się, to ty nie myślisz o tym, że toniesz w długach. To ty nie myślisz o tym, że wczoraj coś ci się nie udało, nie zdałeś czegoś, że wczoraj z kimś się pokłóciłeś. Często po kłótniach ktoś woli się upić. Albo gdy człowiek jest zdenerwowany, to mówi, że chce zapalić, bo po zapaleniu mnie się denerwuje. Człowiek, który się nudzi, a wie, że po narkotykach można robić więcej, ktoś powie ci, że możesz być nawet szybszy, że możesz więcej wykonać. Biorąc sobie taką amfetaminę, biorąc sobie na przykład takie LSD, możesz doznać czegoś lepszego niż to, w którym stanie jesteś, to ty to zaczynasz brać. Bo ci mówią, że po tym poczujesz się lepiej. I na chwilę próbujesz być jak ci ludzie, którzy wypłynęli z Anglii i płyną gdzieś dalej, gdzie będzie im lepiej. Ale niestety narkotyki i to wszystko to jest tylko na chwilę. To nie jest miejsce, w którym się osiedlasz i żyjesz i jest lepiej. To jest miejsce, tak jakbyś pojechał na wycieczkę właśnie do tej kolonii, było dobrze i wrócił z powrotem do swojej Anglii i żył dalej tak jak było. Zwięziony, uwięziony w problemach i w tym, co cię przytłacza. A jednak ci ludzie popłynęli. Bo wierzyli w jutro, które ciągle jest niewiadome. W niezapisane jutro. Ale jak my dzisiaj, którzy nie możemy wypłynąć do jakiejś kolonii, bo cały świat już jest zamieszkany. Nie możemy wypłynąć od swoich problemów w pełni, bo one zawsze za nami idą. Nie możemy uwolnić się od długów, nie możemy uwolnić się od sytuacji stresujących w domu, od złych relacji, od niepoukładanych relacji, od problemów rodzinnych i problemów w pracy. Jak my dzisiaj możemy poczuć się wolni, nie używając narkotyków, papierosów i alkoholu, które wbrew pozoru nie dają pełnego szczęścia? Jak dzisiaj można to zrobić? Ja chcę wam powiedzieć, że można to zrobić w jeden sposób. I chciałbym wam przeczytać jeden bardzo, bardzo taki stosowny fragment. Znajduje się on w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, 17-18 werset. Jest tutaj napisane tak, słuchajcie. Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. Ten fragment mówi bardzo wiele. Mówi dzisiaj o tym, dlaczego my tutaj w Kościele świętujemy. Święto Dziękczynienia. Dlaczego my mówimy, że świętujemy Dziękczynienie. Bo my dziękujemy nie za to, za co dziękowali tam ci ludzie, bo udało im się ostać kolejny rok. My dziękujemy za to, bo w Chrystusie znaleźliśmy swoją wolność. Chrystus stał się, ktoś by mógł powiedzieć, narkotykiem, który nie niszczy życia. Stał się tą używką naszego życia, która nam je układa i pomaga nam zmagać się ze stresem, z depresją, pomaga zmagać się nam z trudnymi sytuacjami w rodzinie i daje nam receptę na to, jak te sytuacje rozwiązywać. I Jezus nie mówi dzisiaj, uciekaj od swojej rodziny, nie mówi dzisiaj, wyjeżdżaj i zostaw to wszystko w tyle, by to ciągle odciskało piętno na twoim życiu, że istnieje, ale zacznij ze mną nowe życie. Ale aby ze mną zacząć nowe życie, musisz być takim, jakim ja jestem. Bo to, jaki ja jestem, daje wolność. Naprawia problemy. Leczy relacje. Pomaga ci być lepszym człowiekiem, który nie musi się z tym wszystkim zmagać. Tak jak kiedyś. Bo nie wiem, czy wiecie, niejednokrotnie ludzie i problemy, które mamy w swoim życiu, są w bardzo dużym stopniu procencie wynikiem tego, jak my postępujemy. Jaką my mamy postawę wobec tych wszystkich rzeczy. Jak my nastawiamy się na jutro. Czy my bierzemy sytuacje, które były z wczoraj i żyjemy nimi jutro? Czy my nie potrafimy pożegnać tego wszystkiego, co było wczoraj i rozpocząć coś od nowa? Niejednokrotnie często żyjemy tym, co było kiedyś. I żyjemy tym, co było wczoraj. Żyjemy tym dzisiaj i przenosimy to na jutro. A ja chciałbym was zachęcić właśnie do jednej rzeczy. W myśl tego słowa. Jeżeli pragniesz iść jak Chrystus,
to pamiętaj, że każdy kolejny dzień nie jest zapisany. To ty go zapiszesz dopiero. Jeżeli zrobisz kalkę wczoraj, to następny dzień będzie wyglądał tak samo jak wczoraj, które cię gnębi. Jeżeli wczoraj było źle, a żyjesz ty i przenosisz swój nastrój na dzień jutrzejszy, to wiedz, że dzień jutrzejszy będzie dniem wczorajszym, który cię gnębił. I nie podniesiesz się, ale będzie coraz gorzej. Bo pomyślisz sobie, miałem cały miesiąc zły, cały rok zły. Nic się nie naprawiało. Ale pomyśl sobie właśnie o tym, o czym myśleli tamci ludzie. Że jutro będzie lepiej. Walczę o to, bo wiem, że minie miesiąc, ale będzie lepiej. Minie rok, ale jutro nie jest ciągle zapisane. Jutro może się wszystko wydarzyć. A wiele z tego, co może się wydarzyć, zależy dzisiaj od was, wiecie? Naprawdę zależy od was. Ja was do tego zachęcam, byście dzisiaj mogli dziękować za to, że jest jutro. Jest kolejne jutro. Dzisiaj może masz kiepski dzień, ale pomyśl sobie, co możesz zrobić jutro, by było lepiej. W twoim życiu było lepiej. W twoich rodzinach było lepiej. W twojej pracy było lepiej. Co ty możesz zrobić? Jeżeli nie masz inspiracji, zachęcam cię do tego, byś czytał słowa Jezusa. On ci powie, co uczynić jako człowiek, byś czuł się spokojniejszy. Z nim przychodzi wszystko, co nowe. Amen? Amen. Amen.